Jest siedlisko? Są i sarenki. Także dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Trzy młode sztuki przez chwilę spokojnie się pasły, no ale teraz jak się już chwilę zatrzymałem, to i one zaczęły się orientować, co się tu dzieje. Po co i kto tu im przeszkadza. No ja im przeszkadzał nie będę, jadę sobie dalej, a one niech się swobodnie tutaj pasą. Także widzimy się za chwilę na miejscu, jak ja się rozpakuję i przebiorę. To ja już przebrany i gotowy do działania, ale muszę wam do czegoś się przyznać. No wstęp, który przed chwilą widzieliście, czyli te sarenki tam biegnące, no to był nagrany jakieś 2 czy 3 tygodnie temu, a po prostu zapomniałem go dołożyć do filmu. A że fajny, to wykorzystuję teraz. I ogólnie mam też do was pytanie, jakie wstępy wolicie? Czy takie typowe, jak były do tej pory, że po prostu witam się z wami i pokazuję to, co zastałem po przyjeździe, albo po prostu to, co mam za chwilę robić, czy też takie wstawki, jak często się robi z najciekawszych fragmentów z danego wyjazdu, no i dopiero potem, po tych najciekawszych fragmentach, byłoby przywitanie i normalny odcinek. Dajcie znać, jak dla was lepiej, co wolicie, co ciekawsze. A ja skoro przebrany, no to wykorzystuję chwilę, że dzisiaj zajechałem na cały dzień, od razu koszyczek w dłoń i idę zobaczyć, czy jeszcze są jakieś grzyby. No bo przecież pogoda ostatnio bardzo ładna, końcówka października, no nietypowa. Listopad i 1 listopada ma być w ogóle jednym chyba z najcieplejszych w ciągu ostatnich 30 lat, tak przynajmniej dzisiaj w radiu mówili. No naprawdę, ogólnie o tej porze roku to już pewnie grzyby były na końcówce, a jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Ciepło jest, rosa jest, to może jeszcze coś się trafi. Wracam już z lasu. Ogólnie to jedyny grzyb, który zabrałem, czyli ten młody prawdziwek. Było troszeczkę starych podgrzybków i starych maślaków, no ale tego nie zbierałem. Bardzo dużo jakichś takich robaczków, które skaczą na człowieka, no nie wiem co to jest, ale strasznie denerwujące. No i w tym lesie, gdzie mam też działki, akurat zobaczyłem, że ktoś ścina drzewo. No i podszedłem, okazało się, że to jeden z sąsiadów po drugiej stronie. Także super, że poszedłem do lasu. Teraz już mam komplet. Jak jest moja działka po środku, no to znam i sąsiada z lewej, jeżeli chodzi o las, i sąsiada z prawej. Wymieniliśmy się numerami telefonów, no i pewnie w zimie, jak troszeczkę jeszcze liście opadną, bo taka jesień, no co prawda już tuż patrzeć, aż te liście oblecą, to pewnie jeszcze pojedziemy do lasu już we dwóch, no i poznaczymy sobie dokładnie granicę. Także bardzo dobrze, że do tego lasu poszedłem, grzybów nie nazbierałem, no ale inne profity są. No i nie mówiąc o tym, że był fajny spacer, bo pogoda zaczyna się robić naprawdę super. A skoro na dworze fajnie ciepło i słonecznie, no i lekki też wiaterek, no to trzeba przewietrzyć te budynki, no bo teraz no nie było tu wietrzone ze 2 tygodnie, bo tydzień temu byłem tylko na chwilę, więc akurat otwieram tu okno, no i w starej chacie też. Okna otwarte, jest przewiew, no ogólnie dawno nie pokazywałem, czy coś się działo w tej chacie. No niestety nic w zasadzie. Tak jak kiedyś był deszczowy dzień, tak pozrywałem wszystkie te dykty, no i na razie tak co zostało, no chodziło mi głównie o to, żeby bale oddychały, no i tutaj przede wszystkim fundament i przycieś, więc odsłoniłem od środka wszędzie dookoła, no i pewnie tak na zimę to zostanie, a jak będzie na wiosnę dalej, zobaczę. Co prawda tu jeszcze kawałek został, no ale tym się już nie przejmuję. Zobaczmy, ile w ogóle jest stopni na dworze, bo słoneczko naprawdę robi się super. No właśnie, godzina 11 z minutami i 22 stopnie. Nic, tylko korzystać z tych ostatków słonecznej jesieni, bo podobno na tygodniu już będzie załamanie pogody. Ostatnim razem zapomniałem, więc teraz zaczynam od umycia wiaderka ziemniaków, które zabiorę. No i przebrałem też jabłuszka, bo jak widać, no niestety te zbierane zaczynają się psuć, a szkoda. Także wszystko jest na razie w piwnicy ogarnięte i mam nadzieję, że wytrzyma to jak najdłużej. I te buraki, i ziemniaki, marchew, cukinia. No zobaczymy, jak to będzie. Zastanawiam się też, czy kopać dzisiaj pietruszkę. No teoretycznie
Jeszcze mrozów na pewno nie będzie, ale i po pietruszki jest sporo, no bo dwa rządki. No i czy ona będzie lepiej się przechowywała w piwnicy, czy mimo wszystko wytrzyma jeszcze w tym ogródku? No nie wiem, nie wiem. Ogólnie to może bym to wyrwał i wtedy skopał całość. Zobaczę. Jeszcze na razie nie wymyśliłem. Ostatnim razem jak tu byłem, to przywiozłem też troszeczkę sztobrów winorośli. Co prawda, kurczę, nie wiem, czy one przetrwały, czy nie, czy to po prostu już jesień i dlatego rzuciły liście, czy niestety uschły, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie one są w takich dużych doniczkach, nie pojedynczych, więc pewnie podzielę to dosłownie na pół i to na pół. No i wsadzę, tak, co będzie, to będzie. Akurat tam mam cztery dołki. Nazwy tej winorośli nie znam. Ona jest taka, no coś pomiędzy różem a białym winogronem. Dosyć duże ma gronka. Zobaczymy. Wyciągnąłem też taką pierwszą lepszą, żeby zobaczyć, czy ma korzonki. No jak widać, korzonków jest sporo. No ale czy to żyje? Trudno powiedzieć. Poświęcę jedną i po prostu złamię na pół. Zobaczymy. No niestety, suche. Więc na pewno część z tego uschła. Całość doniczki wyjęta, przerwana na pół, połówka jeszcze na ćwiartki. No i takie kępki będę sadził. Przysypię to dosyć głęboko, tak żeby ledwo było widoczne te czubeczki z ponad ziemi. No i jak na wiosnę coś odbije, to super. Nie to nie, to wtedy postaram się o kolejne sadzonki. Wszystko mam już wsadzone. No jak widać, gdzie niegdzie takie listki jeszcze przetrwały. Oprócz tych dwóch listków jakieś tam cztery po prostu pędy i tak mniej więcej w każdym dołku. W końcu dołku wyszło mi pięć, ten ostatni już taki byle jaki, no ale zobaczymy co z tego będzie. Podlałem też przy okazji, no i mam nadzieję, że na wiosnę sobie odbije. Słoneczko się troszeczkę chowa za chmurki, ale jest cały czas ciepło, więc dzisiaj to po prostu myślę, że będzie taka spokojna jesienna sobota. Z wcześniejszych nasadzeń zostały mi jeszcze pojedyncze pojemniczki innych gatunków. Tutaj przykładowo Aurora, tu przykładowo Bianka. No i tak się zastanawiam, co z tym. No, tam wzdłuż już dosadzać nie chcę, bo na razie mam wszystkie zajęte. Czy na wiosnę wszystkie się przyjmą, też nie wiem. Więc tak pomyślałem, że po prostu te pozostałe na razie zadołuję tak wzdłuż tego ogrodzenia. Bo ile miałem go na początku sprzątać na zimę, bo myślałem, że te paliki nie wytrzymają, a one jeszcze mocno siedzą, więc myślę, że spokojnie na przyszły rok mi posłużą, dlatego siatki nie będę sprzątał i zakopię, przykopię w zasadzie te sadzonki tu pod siatką, w razie czego będą miały w przyszłym roku wsparcie i tak dalej, a przecież pod samym ogrodzeniem i tak nic innego sadził nie będę. I tak też dla mojej pamięci koło tego słupka leci Aurora, a w pojemniczkach po prostu odciąłem denka, no i tak po prostu je wsadzę, żeby w razie czego wilgoć też mogła sobie i korzonki przepływać. I tutaj w pojemniczkach poleci Bianka. Kopczyk zrobiony i mam nadzieję, że do wiosny to przetrwa. Zobaczymy, no mam taką nadzieję, a jak wyjdzie, o jakieś chwastki wyrzucę jeszcze, a jak będzie, tak będzie. Dobra, i skoro już jestem w ogródku, to myślę, że wykopię tą pietruszkę. Tydzień czy dwa mnie nie zbawi, a przynajmniej będę miał spokojną głowę, że to nie przemarznie. W końcu listopad, to można się spodziewać wszystkiego. Pierwszy rządek wykopany i w większości są ładne, duże pietruszki. Co prawda kształtem nawet takie okrągłe, niektóre takie dziwne, lekko pokręcone. Te to w ogóle jak bliźniaczki takie pokręcone dziwnie. Ta chyba na razie największa, no długości co najmniej 25, może nawet więcej centymetrów. Jeden znowu jakaś kosmita, albo nie, to może ośmiorniczka w sumie, nie kosmita. A z drobiazgu na szczęście nie ma dużo, więc ten drobiazg na razie kładę na bok, a potem pewnie go wsadzę i on tak przezimuje, mam nadzieję, do wiosny. Zobaczymy. W każdym bądź razie będę też obrywał natkę, no i co ładniejsza, powędruję po prostu do zamrożenia. Lecę z drugim rządkiem w takim razie. Rządek numer dwa dopiero ciekawie się zaczyna, bo to dopiero ośmiorniczka. Tu główka, a tu odnóża. No ciekawe, ciekawe, co będzie dalej. Na razie na bok, a potem w sumie jak już wszystkie wykopię, to może przemyję i zrobię kilka ciekawych fotek.
to wykopane wszystko, więc znowu porównanie. Wielkość typowo sklepowa, taka powiedzmy na dwa palce, i wielkość siedliskowa, znowu potężna pietrucha, no naprawdę większa niż pięść, zdecydowanie większa niż pięść i myślę, że około 30 cm długości korzenia. Takie jeszcze jakieś dziwadło się trafiło i takich dziwadeł, no to w sumie więcej. Tu znowu tak, niby korzeń w jedną stronę, kilka w drugą, no i takie różnego rodzaju rozkraczki. Ale to myślę, że za chwilę, dopiero jak to uporządkuję, to dopiero jeszcze będzie to lepiej widać. A to? No nie wiem, takie może serduszko, czy do czego to przyrównać. W każdym bądź razie poobrywam teraz natkę, które ładniejsze końcówki biorę i obrywam po prostu same listki do pudełka, albo takie młodziutkie odrosty jak tu na dole w całości, a co po prostu brzydkie, suche, no to na kupę i będzie do przykopania. No ale niestety z tym to się zejdzie, bo tej pietruszki całkiem sporo. Trochę mi się zeszło, ale ogarnięte, więc po kolei. Tu pęknięte przy wykopywaniu, więc od razu idą do miasta. Tu duża nać pietruszki, czyli po prostu całe poobrywane gałązki. Tu drobniutka, czyli bardzo młoda na samą natkę pietruszka. No myślę, że spokojnie z półtora wiadra korzenia pietruszki też będzie. No stare liście to w zasadzie już chyba tylko do przykopania na nawóz. Trochę różnego rodzaju ciekawostek, czyli jakieś ośmiorniczki albo takie długie pietruchy. Drobnica, którą z powrotem zaraz tu zakopię. Nie wiem, czy za rok ona odbije, czy nie. No i ciekawostka taka, że część, które były takie no kulki, czyli powiedzmy pietruszki takie, gdzie tylko było dosłownie 3-4 cm korzenia i potem znowu drobniutkie, wkopałem do tej doniczki, która mi została. Nie wiem, czy coś z tego będzie, czy nie. W każdym razie podleję to, schowam do pomieszczenia i zobaczymy, czy ta natka będzie jakkolwiek trzymała się zielona, czy też nie. Ogólnie natki, a w zasadzie tej pietruszki naciowej, to jeszcze tu mam cały rządek. No i tego rządka to już na pewno nie ruszam. Nie wiem, czy on za rok odbije, czy nie, ale na pewno w przyszłym roku aż tyle pietruchy sadził nie będę. Wystarczy jeden rządek korzeniowej. Skopałem ten kawałek, gdzie była pietruszka. Oczywiście liście i atonatkę w zasadzie też przykopałem, tak żeby była na nawóz. No i te najdrobniejsze, kilkanaście czy ze 20 sztuk, tak wsadziłem. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie ma. Eksperyment. Zajęło mi to, nie wiem, tak z pół rządka, więc jeszcze pewnie później pół rządka dosadzę z czosnku. Niech będzie już taki pełen rządek obok tej wierzby, bo ogólnie tą wierzbę to na wiosnę przekopię w jakieś inne miejsce, zobaczę jeszcze gdzie, no ale będę miał przynajmniej teraz zaznaczone, gdzie to rośnie. Czy coś z tego będzie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Oho, widzę tam sarenkę, a w zasadzie tylko jej tyłek. Ciekawe, czy aparat ściągnie. Zaraz zobaczymy. Tak, w miarę ściągnął. No, sarenko, pokaż się. Ja sobie zrobię teraz małą przerwę, no bo pora coś zjeść. Ogólnie słoneczko się schowało, przyszły jakieś chmurki, no i od razu jakiś wiaterek też się lekki zrobił. Mam nadzieję, że nie przyniesie on jeszcze deszczu. Oby nie dzisiaj, jutro to niech sobie oczywiście pada, ale w każdym bądź razie ja idę zamykać okna, no i pomału może rozpalić piecu, bo dzisiaj do jedzenia przygotuję sobie coś fajnego. W piecu napalone, w międzyczasie szykuję sobie te największe buraki, marchewki i pietruszki największe i najdziwniejsze do zabrania, no bo buraka będę chciał zważyć, mam w domu wagę kuchenną, więc akurat będzie mniej więcej porównanie. Największą pietruszkę i marchewkę też, no widać jaki olbrzymy, w sumie, no nie wiem, no myślę, że ze 25-30 cm spokojnie one mają, no i ta kosmita. I co? I w sumie te ośmiorniczki też. Tak jeszcze pomyślałem, że w sumie zabiorę trochę orzechów do warszawki. Ile się zje, tyle się zje, a część może będzie dla tych warszawskich parkowych wiewiórek, które tak chętnie nawet te orzechy czasami z ręki wyjadają. I pora na dzisiejszy obiad. No już taka godzina typowo obiadowa, więc nie ma na to czekać. Trzeba smażyć. A co dzisiaj będzie smażone?
Ano, karkóweczka. Postanowiłem, że sobie wczoraj zamarynuję jeden taki fajny plaster z papryczką chili, taką na pół dojrzałą, cebulką, no i z odrobiną soli, pieprzu i sosu sojowego. Bardzo lubię sos sojowy. No zaraz zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał przy takiej marynacie. No ale myślę, że wygląda dobrze, więc po prostu rozprostować tego kotleta i niech się pomalutku smaży. Może te warzywka to na razie tak na boczek, żeby za szybko one się nie przypiekły, a potem będą po prostu jako dodatek. 2 minutki z jednej strony na ostrym ogniu i myślę, że już jest karkuwa lekko przypieczona. O właśnie, złapała troszeczkę kolorku, więc odwracam. 2 minutki minęły, więc znowu na drugą stronę. I teraz ten sosik, który mi został z marynaty, czyli de facto sos sojowy z pieprzem i odrobiną soli, no delikatnie podlewam z jednej, z drugiej strony. No i myślę, że tak za 10-15 minut będzie co jeść. 15 minut minęło, nie ma co tej karkówki przesuszyć. O, widać, że już nawet kolorek ładny złapała. Więc co? To na boczek. Z powrotem wędrują na środek warzywa, a mięsko na boczek, żeby sobie troszeczkę odpoczęło. Warzywka na środek, niech się chwilę zagrzeją. Została mi jeszcze resztka tego sosiku, dolałem więc 2 krople wody. To też wędruje tu na środek, po to, żeby też zebrać cały smak, który karkówka oddała na tą matę. Więc też już je na boczek. No i ta woda, ten sok, który został, na to po prostu bułeczka. I zbieramy wszystko, co zostało, cały ten smak. Pora więc zobaczyć, jak to wygląda. Bułeczka cieplutka, parująca, wędruje na talerz. Na to ten solidny kawał karkówki, warzywka, no i do tego dosłownie 3 listki świeżego szpinaku. I smacznego! Kurczę, 16:30, a tak się robi, jakbym miał zamiar być zaraz wieczór. Dziwna sprawa. W każdym bądź razie ja mam jakoś taką główkę czosnku, no sklepowa niestety, po prostu z marketu. Wsadzę tu kawałeczek, zobaczymy, czy coś z tego urośnie. Ząbki duże, no to mam nadzieję, że może coś z tego będzie. Zabrakło mi tu dosłownie 2-3 ząbki i poszedłem po jeszcze jedną główkę. No i jak widzę, ta główka to już mocno wypuściła korzonki. Raczej korzonki, kiełki, więc nie ma co. I trzeba ją wsadzić, może po prostu jakoś głębiej. Zrobię rządek jeszcze jeden obok. No i co będzie? Czy to tak naprawdę urośnie? A znaczy nie przemarznie przez zimę i urośnie na wiosnę? Nie wiem, po prostu, jak zwykle próbuję, czy coś z tego będzie. Miało być pół rządka, w końcu wyszło 1,5 i to jeszcze krzywo. No ale nic, jak będzie, tak będzie. Zobaczymy, czy na wiosnę coś z tego wzejdzie. W każdym bądź razie zaznaczone palikami. I co będzie? Teraz wezmę się za kopanie chyba dalsze tego kawałeczka. No bo trzeba poprzykopywać i te nać z marchwi i tam jeszcze liście z buraków. Nie ma co, żeby to leżało. Ogólnie jutro chyba zmiana czasu, jak dobrze kojarzę, to znaczy tej nocy. I dopiero będzie szybko ciemno. 17 i będzie noc. Strasznie nie lubię tej zimowej aury, a w zasadzie tej zimowej zmiany czasu. No bo tak naprawdę w taki dzień 16, 17 i ciemno. Cóż to będzie można zrobić? No ale nic, na razie koniec gadania. Biorę się za kopanie. To na ten moment przykopałem wszystko, co chciałem. Będę jeszcze pewnie ten fragment kopał, ale to już może następnym razem, jak już całą cukinię pozbieram na nasiona. Co teraz? Muszę urwać na pewno szpinaku jeszcze, póki jest widno, i trochę tej sałaty, żeby zabrać. Aha, i może trochę koperku. Także robię to, a potem zobaczę. Jeszcze przypomniałem sobie o komentarzach, które pisaliście pod jednym z filmików, żeby papryki, takich krzaków papryki nie wyrzucać, a po prostu je przekopać w doniczkę i spróbować przezimować w piwnicy. No, ten krzak jest na pewno nadmarznięty, no ale tak jak patrzę, te zielone papryki nie są jeszcze przemarznięte, więc może jak odetnę ten kawałek i zostawię taką podstawę, to może za rok coś jeszcze odbije. W każdym razie spróbuję. Tu są 2 krzaki
i jeszcze ze stodołą była papryka chili i chyba pepperoni, więc też przekopię. Warto spróbować. Ta papryka chili to widać nawet jeszcze ma zielone i ona w ogóle nie przemarzła, bo nawet ma zawiązki, no ale oczywiście z tego już nic nie będzie, więc o ta pójdzie na pewno do oddzielnej doniczki. Jest no ładną papryką, co by nie mówić. Nie wiem jak ją poobcinać, pewnie poodcinam tu u góry, gdzie są te owoce, no bo one i tak się już nie dojrzeją i wsadzę taki spory kikut do doniczki. Tutaj też ta pepperoni, o jeszcze miała jedną, widzę, papryczkę, którą zabiorę. No to i w takim razie, skoro są też zielone strąki, też powędruję do doniczki. Zobaczymy, eksperymentować to eksperymentować. Tak jeszcze pomyślałem w obawie przed przymrozkami, że jednak te donice postawię na razie w tej drewnianej chacie. No do piwnicy jeszcze przyjdzie pora, żeby je włożyć. Mocno podlałem, a w zasadzie nawet przelałem tą ziemię, więc takie lekkie błotko się zrobiło. Także może na tydzień spokojnie wystarczy tej wilgoci. Będzie od okna troszeczkę światła. No i może przetrwa. Zobaczymy. A jak już będzie taka temperatura naprawdę chłodna, że i tu będzie wchodził mrozek, wtedy dopiero powędruję to do piwnicy. Ogólnie zgasić światło, od razu ciemność, bo na dworze też już praktycznie robi się za chwilę noc. Na koniec standardowo obchód, żeby zobaczyć, czy wszystkie kłódki pozamykane. Jest ok. Także ja się zbieram. No, godzina 19 z minutami. Szczera noc, jak widać. Praktycznie nic nie widać. Także nie ma co przedłużać. Do następnego razu. Ogromna ilość pietruszki, więc trzeba to jakoś wykorzystać. I co będzie? Będzie pesto. Orzechy włoskie własne, pietruszka własna, także ząbek czosnku na dno, do tego oliwa z oliwek, bądź słonecznikowy olej, zobaczymy. No i blender. I jeszcze będzie wersja numer 2, zamiast czosnku papryka chili. Tak z pół strąka. Zmielimy, no i pokosztujemy, jakie to wejdzie.